Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Magdziarz, Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania. Drodzy Państwo, witam na siódmym biegu Wolności Kije 2024. Drodzy Państwo, co można powiedzieć? Siódma edycja, zatem wychodzi na to, że nasza impreza biegowa rozwija się świetnie, z czego jesteśmy jako organizatorzy bardzo zadowoleni. A skoro mowa o organizacji, to warto podkreślić, że jak co roku organizatorami przedsięwzięcia jest Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije. Patronat honorowy oczywiście objął wójt gminy Kije, pan Tomasz Socha. Ta impreza pewnie nie odbywałaby się tak skutecznie, gdyby nie oceniona pomoc pana Sylwestra Fiuka, wcześniej radnego gminy Kije, obecnie radny powiatu pińczowskiego. Cieszy, drodzy Państwo, kilka spraw. Na pewno frekwencja, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym wystartowało 130 zawodników, a już wiemy, że dzisiaj prawdopodobnie wystartuje około 170, więc zainteresowanie biegiem jest bardzo duże. Przybyli do nas biegacze chyba z całego województwa świętokrzyskiego. Biegacze, dodam, bardzo dobrzy, zajmujący wysokie pozycje w wielu zawodach tutaj regionalnych i nie tylko. Wiele drużyn sportowych, Czarnecki Run Team, KS Athletic Busko-Zdrój, ekipa Bielachy i wielu, wielu innych zawodników, niekoniecznie zrzeszonych w jakieś organizacje sportowe, ale po prostu sympatyków biegania. Są też uczniowie szkół, drodzy Państwo, nie tylko naszej pobliskiej szkoły podstawowej w Kijach. Mamy przedstawicieli Technikum z Chrobrza, jest z nami również LO Pińczów. I to cieszy, że ta impreza biegowa jest właśnie taką imprezą wielopokoleniową. Drodzy Państwo, tradycją też stało się, że jak to bieg wolności, to warunki atmosferyczne, co widać na załączonym obrazku, jak zawsze gorąco, delikatnie rzecz ujmując, i to już chyba taka klasyka. Także szykuje nam się bardzo, bardzo fajny bieg, fajne zawody sportowe. Jeśli chodzi o dystanse, klasycznie, zgodnie z regulaminem, założyliśmy dwie kwestie, to znaczy mamy tak zwany dystans główny 10 km i dystans taki drugi, którego nazwaliśmy symbolicznie piątką z plusem, bo jest to do przebiegnięcia nieco więcej niż 5 km, jak nazwa wskazuje. No, warunki są jakie są, ale też staramy się, żeby nasi zawodnicy, którzy odwiedzają Kije podczas tego biegu na trasie, czuli się komfortowo. To po pierwsze, jeśli chodzi o zabezpieczenie, nad naszym bezpieczeństwem będzie czuwała Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie, Ochotnicze Straże Pożarne Kije i Włoszczowice. Drodzy Państwo, zadbaliśmy o punkty z wodą, o kurtynę wodną, także myślę, że wszyscy szczęśliwie dotrą do mety. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Piotr Magdziarz. To 7 biegu wolności Kije 2024. Zapraszamy na linię startu. To wspomniany przeze mnie maratończyk. Drodzy Państwo, to wszystko się nagrywa, rejestruje, więc będzie można obejrzeć udanego biegu. I uwaga, pomożecie mi w odliczaniu. Zaczynamy standardowo od 10. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dobra, dobra.